Wiecie, co mówi chiński Mando do chińskiego Groga, gdy ten drugi, czyli Grogu, jest Mikołajem? This is the Mikołaj. Siemano, kotkowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. No mamy taki weekend mikołajkowy, zresztą mówiłem dzisiaj o tym na moim nawet bazowym kanale. Tam paczuszkę już dostałem, wyobraźcie sobie, sprawdźcie, obejrzyjcie. A dzisiaj spotykamy się znów z Shopee i może pierwszy raz, bo tu nie mogę powiedzieć znów, z Grogiem, w sensie w takiej wersji mikołajkowej. On oczywiście pojawi się też w wersji legowej w kalendarzu adwentowym, no ale nie oszukujmy się, ceny, wiecie, cena cyni, cuda i tak dalej, jak głoszą różne reklamy. Nie wiem, co ma głosić, kurde, terror... Aha, bo on będzie w pełni ruchomy, wy to widzicie? To jest normalnie mała rączka, ona jest naprawdę mikroskopijna, bo jak sobie porównamy do rączki Lego, to sami, o, jakie to jest małe, kurczę, nie wiem, czy to dam radę w ogóle złożyć. No właśnie, a instrukcji nie ma, moi drodzy, nie ma, pamiętajcie, w Chińczykach nie ma instrukcji bardzo często, więc musimy dać radę. To jest całkiem ciekawy element, chociaż jeszcze nie mam pojęcia, jak ja go sobie złożę. Ile tu będzie w ogóle pracy z tym, czekajcie, tu mamy zaczask, więc to zgaduję, że... To jest przy okazji, wiecie, to, że nie kupujecie tylko i wyłącznie zabawki, kupujecie też test na inteligencję i przy okazji jakiś rozwój też, nie? Jeju, co tutaj się dzieje? Czy to wejdzie w ogóle, czy to nie wejdzie? Powinno... Aha, to się w ogóle rusza, ale... Jezu, ja se kupiłem. Czasem mogę kupować normalnych zabawek, żeby się cieszyć i radować zabawą, a nie męczyć. To są, wiecie, takie mam mikroskopijne elementy, nie chciałbym ich połamać. Aha, dobra, i teraz mi to dopiero wejdzie. No całkiem ciekawa ta bańka, sami przyznacie, ale przecież nie przyszliście tu dla bańki, a dla Groga, więc chyba czas złożyć głównego... O, takie coś. No całkiem ciekawe, tu można wiele rzeczy ukryć, na przykład małego pomidorka malinowego, albo pierścionek zaręczynowy, jak coś planujecie. O Jezu, jakie to malutkie, ojej, jak to nie ma instrukcji, mocno, żebym wiedział, jak to złożyć. A te łapki, to już w ogóle maciupeńkie, moi drodzy. To jest totalne maciupeństwo. I ojeju, jak ja się boję, że coś tutaj złamę. Oczywiście instrukcja jest półpotrzebna, bo tutaj wiecie, tak naprawdę wszystko jest jakby pół jasne. Okej, wlazło jakoś. Pocę się normalnie jak jakichś milionerach. Chociaż milion to nie kosztowało. Tym bardziej, że Shopee jak weszło do Polski, no to przecież weszło z fajnymi promocjami, więc pewnie dałem za to z max, myślę, 5 zł. Więc daleko. Więc jak coś połamę, to się nic nie stanie. Ale mogę wam też połamać tym samym, wiecie, psychikę, nie? Wchodzę tutaj łapą. No nie jest to łatwo dużymi męskimi łapami. Czy właśnie ja nie mam dużych, właśnie, żeby nie było jeszcze, nie mam dużych łap, nie? To ma być tak, czy odwrotnie, nie wiem, weszło tak, więc ten... Grogu, ale słodka buźka, ej kurde, ej no nie wygląda, to źle powiem wam szczerze. No i czapeczka, tylko czapeczka ma chyba wadę niestety. No ma niestety czapeczka wadę nadrukową, tutaj ją widzicie. Ale powiem wam szczerze, jak się tak przyglądam, to kurczę, nie jest źle. Ten nadruk nie jest tutaj absolutnie lichy, nie jest słaby. Jest nawet, powiedziałbym, dobry. Jeżeli porównamy mi się cenowo Groga, wiecie, legowego do tego, no to kurczę, bo wiecie też, bierzemy pod uwagę, że to jest zabawka, którą wystawiamy na 2 tygodnie, może 3, ewentualnie gdzieś w młotku wykorzystamy. W teorii jest to nawet lepsze niż Lego, bo się jeszcze tutaj rusza. I ruszają się rączki, no nawet dłońki się ruszają, kurczę, no Lego tego nie ma. Ja się jeszcze tu przyglądam, ej, naprawdę nie jest źle, oczywiście ta buzia mogłaby być ciut lepiej nadrukowana, ale biorąc gabaryty dość małe tego konstruktu, no to kurczę, bez kitu. Jedyne co mnie boli, że tak naprawdę, a nie, ma w środku jednego jeszcze studa, możemy go sobie wsadzić, o, tylko też będzie ciężko moimi łapami. No powiem szczerze, chociaż nie powinienem tego mówić jako właściciel sklepu, ale tam akurat kalendarza adwentowego z Lego Star Wars nie mam. No kurczę, uważam, że bez sensu jest wydawać na oryginalnego Groga chyba kasę w momencie, kiedy mówię, to nam 2 tygodnie tylko gdzieś stoi jako ozdoba. No to nie wiem, czy osobiście nie kupiłbym takiej podróbki, zresztą kupiłem i czy jej właśnie bym nie użył jako ozdobnika. Naprawdę kurczę, nie jest źle, a biorąc pod uwagę, że taki mały konstrukt co do zasady raczej nie jest do zabawy, w sensie wiecie, tu nie będę się czepiał, że rączka chodzi zbyt ciężko czy zbyt luźno, chociaż nie chodzi, właśnie chodzi nawet dobrze, główka, wszystko się w miarę dobrze obraca, no ten jeden kreska się nadrukowała źle. To naprawdę jest to po prostu do ozdoby bardziej konstrukt, to naprawdę no nie jest kurczę źle. No tutaj faktycznie to się trochę minimalnie rozpada, ale tak jak mówię, to raczej ma stać, chociaż szkoda, że tu nie ma takiego studa ewidentnego. Czy ja tu mam studa, żeby to przetestować? Czekajcie, akurat mam. I jeszcze się studuje do jednego. Kurczę, ej naprawdę, za piątaka? Za piątaka? No, to serio? Warto. Ja wam piątaka nie dam za subskrypcję, ale dam wam okejkę taką wirtualną, więc dajcie mi suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i osobiście naprawdę polecam. Nie jest źle, ale nawet pobawić by się tym kurczę dało, więc ej, myślałem, że będzie beka, a tu proszę. A tu będą święta jednak w klimacie grogowym, w sensie no, grog na pewno kupię. Dzięki, że byliście, bawcie się dobrze, moi drodzy, miłego weekendziku i udanych Mikołajek przede wszystkim. Bye!